zagranicy, inaczej mówiąc, sąsiadów zagranicy zachodniej, z jakiej miejscowości? No, mamy miejscowość zaprzyjaźnioną Dibel i to są właśnie goście z Dibel. Jest z nami pan burmistrz Jörg Rakete oraz pan dyrektor urzędu. Dlatego też jest to taka rewizyta. Ponad miesiąc temu gościliśmy właśnie w Niemczech na terenie Dibern. Zwiedzaliśmy Dibern i mam nadzieję, że są to nasze pierwsze spotkania, które poprowadzą nas do pełnej współpracy. Also heute haben wir bei uns im Stadtamt die Gäste aus Deutschland, aus der Partnerstadt Dibern. Und ich möchte gern vorstellen, das ist der Bürgermeister von der Stadt Dibern, Jörg Rakete, und der Stadtdirektor, Herr Quander. Sie sind zu uns zum ersten Mal hier im Stadtamt und der Bürgermeister meint, dass unsere Kontakte werden sich weiterentwickeln. Chciałbym się zapytać gości, gdzie ta miejscowość leży, jaka to jest duża miejscowość, ile jest mieszkańców i co jest u nich atrakcyjne. Und jetzt die Bitte an unsere Gäste, können Sie uns ein bisschen mehrere Informationen über Dibern sagen, also wie groß, wie viel Einwohner die Stadt hat, die Stadt, welche Attraktionen gibt es in der Partnerstadt in Dibern? Bitte sehr. Das möchte ich gerne tun. Dibern hat 3.300 Einwohner circa, von der Fläche her eine eher kleine Stadt. Die Dörfer haben zwar weniger Einwohner, aber sehr viel mehr Fläche als wir. Die Attraktionen sind die Pyramide, die in der Glasmacherstadt steht. Dort wird Glas veredelt und auch Glas verkauft. Dibern ist das Zentrum des Amtsgebietes, das Herr Quander als Amtsdirektor verwaltet und führt. Für das Amt halten wir vor Schulen, eine Grundschule, eine Oberschule, Kindergärten, die ganze Nahversorgung für ungefähr 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner und eine schöne Naherholung. Also miasteczko Dibern, nasze miasto partnerskie, samo miasto ma około 3300 mieszkańców. Natomiast w okolicznych wioskach mieszka nieco mniej, ale oni mają więcej terenów zielonych. Samo miasto jako atrakcję nazywa dzisiaj Piramidę Szklaną, która znajduje się przed hutą szkła. W tej piramidzie szklanej jest to obiekt architektoniczny, sprzedawane są wyroby ze szkła produkowane w tutejszej hucie. Miasto Dibern opłaca szkoły podstawowe, jedną ze szkół średnich, przedszkola oraz całą infrastrukturę znajdującą się w mieście. Panie burmistrzu, ma jakieś znaczenie ta wizyta na tle politycznym, społecznym? Jak to wygląda? Wizyta druga. Wizyta naszych gości idzie w kierunku pełnej współpracy, jeżeli chodzi o te środowiska, które są podobne zarówno w Jasieniu, jak i w Dibern. Nawiązujemy ponownie współpracę, ścisłą współpracę strażaków, ścisłą współpracę, jeżeli chodzi o sport, ale przede wszystkim czysto przyjacielska wizyta kierowana dzisiaj też jest między innymi biznesem, bo nie ukrywam, że nasi przyjaciele też interesują się tą poważną inwestycją na Brodach. Też nie ukrywają, że bliskość granicy i bliskość Liber do tej inwestycji mogą także na tym inwestycji skorzystać. Welche Bedeutung hat der Besuch unserer Gäste? Also da war die Frage. Der Bürgermeister hat gesagt, das ist schon die zweite Besuch. Wir waren vor 2 Monaten in Dibern und heute unsere Gäste und unsere Besuche haben die Bedeutung in Richtung Feuerwehr, Zusammenarbeit, in Richtung Sport und die wichtigste, die
Business-Bedeutung, ja. Die beiden Seiten haben Interesse in neuen, also in Richtung Pforten, in Richtung Berggruppenbau, und wir sehen schon die Bedeutungen für unsere zwei Partnerstädte. Jeszcze chciałbym dodać jedno, że wymieniamy się doświadczeniem, czyli porównujemy, w jaka forma rządów panuje po naszej zachodniej granicy, a jak jest u nas. Te doświadczenia są bardzo porównywalne i nas to cieszy, bo mamy wspólny język, jeżeli chodzi o mechanizmy zarządzania naszymi gminami. Wir machen jetzt Vergleiche. Wie regieren wir? Also welche Probleme haben die Städte? Und wir können deutlich sagen, also die Probleme, die Aufgaben, das sind die ähnliche Sachen haben wir. Vielleicht möchten Sie etwas dazu sagen, okay. Ja? Herr Direktor? Ja, ich sehe die Zusammenarbeit erstmal sehr aufgeschlossen und positiv. Und muss natürlich auch sagen, dass ich diese Zusammenarbeit zwischen Döbern und Jaschin in einen breiten Verbund von kommunaler Zusammenarbeit von Gemeinden auf beiden Seiten einfügt. Und das halte ich für wichtig, dass es hier eine flächendeckende Zusammenarbeit gibt. Die Gemeinde Neiße-Malxetal lebt seit Jahren in Konstanz ihre Partnerschaft mit Tschebbiel. Wir haben eine aktive Partnerschaft in Richtung Tublice. Es gibt eine mit Leben erfüllte Partnerschaft mit der Stadt Barbimost, ebenfalls in Lugusaland. Und ohne Partnerschaft zu haben, aber die Zusammenarbeit gibt es beispielsweise genauso mit Legnica. Und das finde ich gut, dass hier auf der polnischen Seite genauso wie auf der deutschen Seite eigentlich dieses lückenlose Band der Zusammenarbeit da ist, die natürlich die von Ihnen angesprochenen Bereiche noch überschreitet. Wir sind nun mal ländlich geprägtes Gebiet, überwiegend auch durch Landwirtschaft, eigentlich sehr stabil gehalten, auf jeden Fall auf der deutschen Seite. Und es kommt in Zukunft noch viel mehr darauf an, von diesen natürlichen Gegebenheiten einfach zu partizipieren, sie bewusst auszunutzen. Da gibt es die verschiedensten Formen der Gestaltung. Und da ist es das Allerwichtigste, ständig miteinander im Gespräch zu sein. Cieszę się z naszej współpracy. Cieszę się również, że współpraca została ponownie nawiązana. Mamy już do tej pory miasta partnerskie. Współpracujemy z gminą Trzebiel, współpracujemy z Tuplicami, jak również w naszym województwie lubuskim z Babimostem. Nie ukrywam, że również mamy kontakty partnerskie z Legnicą i cieszę się, że współpraca z Jasieniem w dalszym ciągu zostaje utrwalona, przede wszystkim w działaniach między mieszkańcami. I tak jak już wspomnieliśmy, ta współpraca przebiega w różnych kierunkach. I ona była, bo od lat wielu, a teraz cieszymy się, że mamy wspólne zainteresowania, wspólne problemy i wspólne zadania, bo bez współpracy w dzisiejszych czasach, takiej współpracy międzynarodowej, partnerskiej, no ciężko byłoby w ogóle mówić o jakiejkolwiek wymianie tutaj społeczeństw. Do pana burmistrza. Młodzież, która w tej chwili dorasta, chodzi w dorosłe życie po stronie polskiej, po stronie niemieckiej, czy ma jakieś szanse na współpracę, na rozwój, czy to kulturalną, czy sportową? Jetzt die Frage an Bürgermeister. Es geht um die Jugendliche, beide Seiten, also unsere Jugendliche und die Deutsche. Ob sie Möglichkeit haben, sich zusammentreffen, die gemeinsamen Interessen zu entwickeln? Ich denke, diese Möglichkeiten sind da. Mir ist das ja heute, als wir auf dem Weg von Döbern hier nach Jaschin waren, aufgefallen. Das war ja vor 20 Jahren ganz anders. Die Grenzen sind offen. Jugendliche sind mobiler als vor 20 Jahren. Und ich denke auch, der Wille ist da, über die Grenze zu gucken. Nicht nur, was im eigenen Land passiert, sondern sich auch in anderen Richtungen zu orientieren. Wir leben in Zeiten des Internets, der großen neuen Medien. Und ich denke, jeder sieht auch in dem Alter, wenn man 15, so bis 25 ist, die Chancen, die sich jedem Einzelnen bieten.
Und wir im Kleinen in der Partnerschaft versuchen natürlich, das zu fördern über den Austausch mit den Feuerwehren, über gemeinsame Veranstaltungen im Sport, Fußball, Volleyball und natürlich uns auch immer wieder vor Augen zu halten, was ist gut gelaufen, was können wir gemeinsam besser machen. Aber für die Jugendlichen ist das, was in den letzten Jahren hier passiert ist, eine Chance, die ich damals in dem Alter so gerne gehabt hätte. Pan burmistrz mówi o dużych szansach współpracy młodzieży dzięki temu, że granice zostały otwarte. Młodzież nie patrzy tylko w kierunku swojego kraju, ma już szerokie spojrzenie na kraje sąsiednie. Również dzięki internetowi mogą się te kontakty rozszerzać. Również mówi o kierunkach współpracy młodzieży, to właśnie druhowie ze Straży Pożarnej, dziedzina sportu w dziedzinie piłki nożnej, siatkowej, którą tutaj mamy nadzieję, że ta współpraca w naszych miastach partnerskich zostanie jak najbardziej rozwinięta. Doba internetu, która rozwija się dynamicznie, może być wykorzystana przez obie strony. Jetzt die Frage an Herr Direktor. Also die Zeit der Internetzeit dient, also Internet dient zu dieser Zusammenarbeit in beiden Städten? Sie kann dieser Zusammenarbeit in jedem Fall dienen. Sie wird sie nie ersetzen. Weil das Allerwichtigste für meine Begriffe ist, dass Menschen miteinander sprechen, miteinander ins Gespräch kommen und was gerade jetzt in der Zeit der offenen Grenzen besonders wichtig ist, ist, dass deutsche Jugendliche die polnische Sprache erlernen. Auf der polnischen Seite ist es ja bereits in der Schule gegeben, dass Deutschunterricht angeboten wird als Fremdsprache. Dass bereits in dem Alter, frühestes Schulalter, also bereits in der Grundschule, Sprachkenntnisse vermittelt werden, man diese Sprachkenntnisse im Dialog festigt. Und dadurch natürlich auch die Zusammenarbeit sich auf dieser Ebene bereits entwickelt. Z pewnością Internet pomaga, tej współpracy nigdy nie zaszkodzi, ze względu na to, że istnieją teraz ścisłe kontakty dzięki internetowi, a to, że po naszej stronie polskiej została zaproponowana nauka języka niemieckiego w szkołach, na pewno pomoże to i rozszerzy współpracę. Jak również, podobnie jak pan burmistrz, pan dyrektor mówi tu o współpracy naszej, nawet dzięki internetowi, jeśli chodzi o język, jak również bezpośrednie kontakty w zawodach strażackich, w zawodach sportowych i innych formach współpracy. Panie burmistrzu, było to wspomniane o naukach języka niemieckiego w naszych szkołach. Byłoby dobrze, żeby ich w szkołach też była nauka języka polskiego, co by równoważyło wiedzę między polską a niemiecką. I czy nie można było tu wykorzystać towarzyszenia, jakie tu jest na terenie Jasieniaków, do właśnie takiej współpracy internetowej między tymi dwoma miejscowościami? Ja myślę, że jest to możliwe, ale dzisiaj na tym naszym spotkaniu roboczym u mnie w gabinecie rozmawialiśmy przede wszystkim, aby nawiązać bezpośredni kontakt między szkołami. Czyli nie chcielibyśmy tutaj ingerować w niektóre pomysły, rozwiązania jako urzędnicy. Naszą rolą jest stworzyć warunki do pełnej współpracy, pełnego kontaktu. I tu jest nasze wzajemne zrozumienie. Język niemiecki, który jest językiem uczonym na naszym terenie już od lat, pozwoli na, myślę, bezpośredni kontakt i ten kontakt nie będzie utrudniony. Aczkolwiek, kiedy przebywaliśmy na terenie Dibern, rozmawialiśmy też między innymi na ten temat, to jest sprawa otwarta. Wiadomo, że to są finanse, ja to też wszystko rozumiem, dlatego też to jest przyszłość, ale myślę, że realna. Frage war, wie, also die polnische Sprache, wie machen wir das in Zukunft, in welche Richtung können die Jugendlichen aus Deutschland, aus Düben auch die polnische Sprache lernen? Und der Bürgermeister hat gesagt, wir haben schon darüber in Düben gesprochen, aber zu dieser
Sache hilft uns direkte Zusammenarbeit. Wenn wir uns treffen und vielleicht die Jugendlichen bei verschiedenen Veranstaltungen, vielleicht hilft das beim Lernen, beim Beherrschen der Sprache. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Czy Polacy, którzy udadzą się w ten region, mogą korzystać z turystyki i co by proponowano? Jetzt die Frage. Wenn unsere Bürger nach Dübern in diese Umgebung kommen, können sie verschiedene touristische Attraktionen besuchen? Und wenn ja, welche? Also es ist immer davon abhängig, in welchem Alter und welchen Interessenslagen man unterwegs ist. Aber es ist für jeden etwas dabei. Es ist Entschuldigung. Wszystko jest uzależnione od tego, jakiego wieku będą ochotnicy do korzystania z tych atrakcji. W jakim wieku? I wszystko to uzależnione jest od możliwości. Es ist für jeden etwas dabei. Wer sich erholen möchte, findet ausgedehnte Flächen, ausgedehnte Seen, wo man den Badespaß genießen kann, sich erholen kann, zelten kann. Wer gerne wandert, der kann das gerne tun, durch die Wälder, durch naturbelassene Mischwälder, sich die Dörfer angucken, alte Kirchen. Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, findet sehr gut ausgebaute Radwanderwege, die übrigens auch an kaum bekannten Stellen die Neiße verbinden, wo man auf beiden Seiten, das finde ich besonders wichtig, die Landschaft erkunden kann. Und wer es gern etwas lauter hat und gern abends weggeht, so die jüngeren Menschen unter uns, die können gern nach Cottbus fahren. Berlin ist nicht weit, Dresden ist nicht weit. Wir sind so ungefähr gut in der Mitte, um so als Zentrum für Ausflüge für die Sehenswürdigkeiten im Osten Deutschlands zu dienen. W naszej okolicy mamy dużo jezior, gdzie są wyznaczone miejsca do biwakowania, do rozbijania namiotów. Mamy wiele lasów mieszanych, w których znajdują się trasy do wycieczek pieszych. Mamy dobrze rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych, więc można korzystać z jazdy rowerem. Natomiast akurat miasteczko Dübern leży jak gdyby centralnie położone, oddalone od Cottbus. Mamy niedaleko do Berlina. Tych można skorzystać z atrakcji właśnie tych miejscowości. Jednym słowem można tam sobie urządzić szczęście. Dokładnie. Also wir können dort auch Urlaub machen. Aber natürlich und gern. Możemy tam zrobić. Jeder ist herzlich willkommen. I serdecznie już dzisiaj witamy. Dziękuję. Chcieliby panowie coś przekazać dla mieszkańców? Möchten Sie etwas no, zum Schluss für die Einwohner der Partnerstadt Jasin ein paar Worte sagen, ja? Aber gern. Ich bin froh, dass sich die Partnerschaft über die Jahre so intensiviert und so gut entwickelt hat, dass wir eigentlich keine großen Reden austauschen müssen, wie das vor 30 Jahren so nötig ist. Wir gucken uns in die Augen und wissen eigentlich, was wir gemeinsam machen können. Ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auf die Projekte, die wir gemeinsam unternehmen können, insbesondere auch für unsere Jugend. Ich denke, das ist beiderseits der Neiße ein ganz großes Thema, wie wir in unseren Orten, in unseren Gemeinden die jungen Leute halten können. Und ich denke, die Chancen, die sich uns ergeben, auch wenn man sie nicht immer gleich sieht, die sollten wir gemeinsam nutzen und das Beste daraus machen. Pan Burmistrz mówi, że jest zadowolony, że nasza współpraca coraz bardziej intensywnie rozwija się. Możemy się spotkać w cztery oczy, bez wielkich przemówień, wielkich imprez. Możemy się spotkać na co dzień, porozmawiać o problemach, o zadaniach, o wspólnych projektach. I ma nadzieję, że współpraca dalej będzie się rozwijała w kierunku realizacji wspólnych projektów, wspólnych zadań, co ma służyć dla przyszłości, dla rozwoju naszej młodzieży i naszej współpracy obu miast. Panie Burmistrzu, mam nadzieję, że to się nie skończy na dzisiaj na rozmowach. Czy będziecie mieli jakiś jeszcze dzisiaj program tej wizyty? No, na pewno. Udajemy się teraz na oczyszczalnię ścieków. Chcemy pokazać tą nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Następnie udamy się i na obiekty nasze sportowe, w szczególności tutaj Orlik.
spacerkiem przejdziemy się przez miasto, bo tak jak już nasi goście zaakcentowali, że po raz pierwszy mają możliwość zobaczyć jasień nieudekorowany, tylko taki normalny, nie przed świętem, czyli normalność. I to jest ważne i cieszy nas, że się podoba jasień i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta. Die Frage war, welches Programm haben wir noch für heute? Und der Bürgermeister hat gesagt, jetzt fahren wir zur Kläranlage, dann sehen wir die unsere Industriezone, dann ein bisschen zum Richtung, also zur Richtung Sport und dann ein kurzer Spaziergang durch die Stadt, der nicht dekoriert, aber normalerweise vom Alltag aussieht. Dziękujemy. Dziękuję. Wir bedanken, ja? Yes. Ein Anruf genügt. Domkultury i gimnazjum. Do gimnazjum, ja pamiętam. Ja, jeździliśmy, tak, jeździliśmy z panią. Cieszymy się bardzo. Zapraszamy teraz na obiad. Wir freuen uns sehr und dazu gehen wir mittagessen. Tak,